Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, wybaczcie, jeżeli będę dzisiaj miał troszkę niższy głos niż zwyczaj. Ale tak, ta jesień póki co mi zdrowym nie przypisała. Dobra, zwiedzamy dalej, poziom 8. Wygląda na to, że już chyba dużo tutaj wampirów nie będzie. Przynajmniej taką mam nadzieję, są bardzo irytujące. Zdejmowaniu. Okej, dobra, szkielet wojownik. Cofnijmy się troszkę. Pani zagruje go. O, od razu pułapki nam wykryje. Szkielet mag. Dobra, ukryjmy się przed magiem, żeby nie miał dla nas zasięgu. Strzelimy do niego. Tak, ładnie. Zagrujemy. Dobra, draugule. I jest wampirzyca jedna, dobra. Wszyscy ognia, nasz szkielet wojownik. Znaczy na szkielet mag. Dobra, ty możesz do wojownika palić, ponieważ... Dobra. Ładnie. Kapłan może blasku użyć, niech tylko podejdzie bliżej troszkę. Fajnie. Kogo najpierw chcemy sprzątać? Dobra, zajmij się tym wojownikiem. Krzyk na wampirzycę. Ładnie. I teraz cała reszta na wampirzyce. Będziemy musieli się jeszcze z nią scalić. Dobra, fajnie, że nie rzucił się na kapłana. Bardzo miło z jego strony. No tak, fajnie. Alot się przestraszył i atakuje łuczycę. Dobra. Możemy przed nim uciekać, zaraz mu minie. Zaraz. Zauroczenie. Za 5 sekund. A tak. I Draugol się rzucił. Dobra, będziemy musieli się dostroić z wampirzycą. Ty dobij tego Draugula szybko. Ładnie. Możesz w sumie pomóc tym Draugulem. Fajnie, dobra, ty zacznij coś pożytecznego robić. Tak, możesz oślepić tą wampirzycę. Okej. Ej, gdzie ty leziesz? Zapomniałem mu zmienić na berło. Dobra. Wampirzyca pada. Dobra, jeszcze tylko szkielet, co zostało. Okej, nie z większych strat. Te zauroczenia rzucane przez wampirów są zdecydowanie bardziej denerwujące. W sumie gdzieś miałem jakieś czary chroniące przed tymi zauroczeniami, czy jakieś zdolności, ale już zapomniałem, co to było. Dobra. Fajnie, więcej pułapek. Okej. Może dodatkowe doświadczenie się przyda. Tak dla odmiany, rozbroić pułapkę w sprytny sposób, a nie aktywując ją. Dobra, co my tu mamy? Jakiś kolejny... Jakaś kolumna z Adry? Runy ryty na tej znajomo wyglądającej machinie są niezwykle dobrze zachowane. Machina pozostaje martwa i nieruchoma. Okej. Dobra, i co my tu mamy? Solidny napierśnik. Oj, fajny zestaw. To, co nam się przyda niedługo. Dobra. Na to, że nic więcej w tym pokoju. Dobra, tutaj powoli znowu. Okej, kolejna grupa. Cofnij się troszkę. Na jakimś innym, może kogoś innego jeszcze. Zobaczymy jakiegoś maga czy coś, łowcę. A, dobra, nieważne. Okej, wszyscy ognia.
Okej. Przez przypadek przerwałem walkę, ale wygląda na to, że udało się jej uniknąć. Przerywa atak. Okej, dobra, nieważne. Zajmijmy się może ławcą. Dobra, cofaj się, bo idą na ciebie, idzie na ciebie reszta. Zajmij się teraz łotrzyk. Myślałem, że to mag. Dobra, zajmijcie się łowcą. Ona się zajmie się łowcą, a oni po kolei łotrzykiem. Tak, wszyscy niech atakują to, co atakuje paladyn. Znaczy w miarę wszyscy. Wtedy najbardziej możemy skorzystać z jego atutów. Tych drużynowych. Dobra. Coś tutaj mamy? Tylko trochę złota. Fajnie. Okej, tutaj wygląda na coś ciekawego. Przyjrzyjmy się tej dziurze. Okej. Kolejna grupa chyba. Tylko samotny wojownik. I zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś przejście. Zaraz się mu przyjrzymy. Tutaj zbadamy jeszcze, czy coś nie ma. Wygląda na to, że nic. Chyba dalsza część tego pomnika pana podziemi, co? Może się okazać, że... Może się okazać, że całe bezkresne ścieżki to jeden wielki pomnik tego gościa. Okej, zobaczymy. Okej, żuki jadrowe. Już jakiś czas temu nie widzieliśmy chyba nic takiego. Okej, przywalił licznym uderzeniem. Okej, chyba powinniśmy się trochę roztopić. Okej, ten został zdominowany. Więc przesycimy się na tego. Okej, ładnie. I jeszcze dobijmy tego. No, potrafił troszkę przywalić, jak widać. A na szczęście... Wszyscy atakujcie. Tak, ale na szczęście wojownicy mają dużo punktów zdrowia, więc jak nawet sporo wytrzymałości utracą, to na zdrowiu to nie ma aż takiego wpływu, więc fajnie. Dobra. Czy to jest coś ukrytego? Miałem nosa. Trochę takie, powiedziałbym, ironiczne stwierdzenie, biorąc pod uwagę mój głos dzisiaj, ale dobra. Vampyr, szkielet, mag. Dobra. Otwórz ogień, wy podejdźcie bliżej. Też. Chcemy otworzyć do nich kulę ognia. Ale zobaczymy. Może zacznijmy od razu od dostrojenia się. Nie, najpierw musimy zaatakować coś. Dobra. Okej, dobra. Zaraz zdejmiemy tego maga. Ty możesz się dostroić z wampyrem. Tak. Spróbuj dobić tego maga. O nie, rozpaczoną matkę nam przyjęli. Mam nadzieję, że nie zdążę nikogo wypalić. Już to będzie bolało. Dobra. Przywalimy jeszcze ładnie. I możemy wampirowi przywalić. Au! Dobra, zdążyła wypalić. Ale na szczęście chyba spudłowała. Dobra. Raz jej się skończy.
Okej. Święty blask. Ty się zestrój z nią. No, wszyscy, niech ją po prostu atakują. Ta. Dobra, a to jest dostrojona. Zmniejsza je to redukcję obrażeń, więc jej, jego. Tak, zapomniałem. W przedniej walce mieliśmy fampyrzycę, to jest zwykły fampyr. Dobra. I teraz już tylko łowca. Nie nabijemy tutaj zbyt dużo ładunków do berła. Ponieważ większość tych nieumarłych jest odporna na dominację. No cóż, trudno. Okej, okay, sorry, nasza bla, spoko. Fajnie, kolejna okryta rzecz. Jakie zioła. Okej. Okay. Nic więcej tutaj nie ma już do zbadania, dobra. Wejdźmy tą dziurę dookoła. A potem pewnie tutaj będzie jakieś przejście. A może tutaj jest wyjście, co? Zwyczaj przy tym posągu są chyba wyjścia. Na powierzchnię. Dobra, co tu pisze? Pod adrową powierzchnią biegną grube miedziane żyły, tworzące ramy szkielet, wystarczająco niczym kości zginiejącego ciała. Aha, okej. Okay. Tam były jakieś draugule. Więc najpierw spojrzymy jeszcze tutaj. Nie, przy okazji i tak widzę, że awansowaliśmy. Ale to za chwilę. Okej. Okay. Więcej tych żuków adrowych, spoko. Ty odejdź, będziesz resztę blokował. Chociaż wygląda na to, że reszta na razie nie podchodzi. Dobra, ktoś jeszcze awansował? Alot, spoko. Wszyscy tutaj. A ty powalisz tego żuka. Tak. Nie, możesz go jeszcze oślepić. Dobra, ty możesz, nie wiem, zdetonować tego. Aż czemu by nie? No, ładne obrażenia z tej detonacji idą. Bardzo ładne. Dobra. Okej, wygląda to, że tutaj jest jakieś zejście. Nie wiem, czy to jest zejście na niższy poziom. Nie, to jest wyjście kompletnie. Dobra, fajnie. Moglibyśmy wyjść się przespać, co chyba będzie dobrym pomysłem. Okazji mapa się zaktualizowała. Tak. Dobra, to jest poziom 8. Widzimy, to jest jakaś ręka. Okej, okay. Sobie oznaczało, że jeżeli bezkresne ścieżki są jakby ciałem tego kolosa, to jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, tak? Tutaj była głowa. Na poziomie którym? Trzecim czy piątym? Potem tutaj były gdzieś tors. Teraz dochodzimy do rąk. Domyślam się, że skończył się gdzieś w pobliżu nóg, co? No też na to by mapa wskazywała, bo jeszcze ciągnie się kawałek w dół. Okej, okay? Więc cofam moje poprzednie przewidywania. Ale póki co. Wyjdźmy. I się prześpijmy. Właśnie, czy miałem jakieś sprawy do załatwienia, czy ktoś przybył do mnie? Zaraz zobaczymy. Zobaczmy. Twierdza.
Chyba nic więcej nie mamy, dobra. Co się teraz buduje? Zapomniałem, zachodni mur. Okej, świetnie. To zacznijmy. I jak zwykle weźmiemy sobie percepcję plus 3 w basztach. Dobra. Wiecie co? Zrobimy postanowienie małe. Zbadamy sobie bezkresne ścieżki do następnego checkpointa, więc nie wiem ile to może być poziomów jeszcze. A później wracamy do wątku głównego. Już na pewno walka jest fajna, ale fajnie jest również coś porobić, co posuwa fabułę naprzód. Więc. Hey there. Więc o tym również nie zapominam. Dobra. Stawić się tutaj ładnie w szyku. Jak tam z poziomem reszty drużyny? Tak, ty teraz się trochę będziesz. Tak, będziesz trochę do tyłu z resztą drużyny. Matka też ma, jest ma Hey blisko there. poziomu, więc jak matka awansuje, to zrobimy sobie level up prawie całej drużyny. Okej. Jakieś draugule, które nas nie od razu atakują. Jakiś wampir, który będzie chciał porozmawiać. Okej. Więc jak standardowo w takich sytuacjach chciałem wysłać paladyna do przodu, ale oni już coś zagadali. Pośrodku masywnej adrowej struktury, w długim cieniu podwiniętych palców tytana siedzi postać wyglądająca jak mężczyzna. W odróżnieniu od śniących się animalistycznych stworzeń, które napotkałeś na tym piętrze, ten mężczyzna ma postawę królewską i siedzi wygodnie na wykrzywionym kamiennym tronie. Mimo to jego spojrzenie jest przeszywające i gorączkowe. Przyglądać się uważnie, gdy się zbliżasz. Kim zatem jesteś? Jednym z nich? Dziwne, że udało ci się przetrwać etapy planowania. Zauważasz, że mówi płynnie po engwitańsku, chociaż w jego głosie słychać pewien wysiłek. Musiało być im ciężko, żebracy, tchórze. Dalej już nie zajdziesz. Nie. Możesz do nich wrócić, do swoich panów. Niech się tobą pożywią. Nie wiem, o czym mówisz. Mężczyzna wygląda na zaskoczonego, śmieje się krótko. Rozumiesz mnie? No proszę, nawet obcy mówią teraz naszym językiem. Zaprawdę jesteśmy nieśmiertelni. Ponownie wybucha śmiechem. To sporo wyjaśnia. Musisz być z nami. Jak udało im się utrzymać cię w jednym kawałku. Nadzwyczaj dobrze się zachowałeś. Jego oczy się zwężają. Tylko spróbuj przejść, a wyślę cię z krzykiem w pustkę, kukiełko. Jesteś engwitaninem? Jakim cudem wciąż żyjesz? O nie, nie, nie. Nie dzielimy się informacjami z naszymi wrogami. Idź i zapytaj innych. Zobacz, czy pamiętają, kto taki utrzymywał nas przy życiu przez te wszystkie lata. Szukam władcy podziemi. Widzę, że twoi mistrzowie stali się zabobonni. Władca podziemi, też mi coś. Z jaką łatwością zapominają o lojalności i pomyśleć, że od Nua zaufał, że od Nua zaufał takim jak oni. Nie zmarnują już ani jednego słowa na ich posłańca. A ty, jeśli miło jest znów sobie porozmawiać. Nie, odejdź, mam już dość. Dość. To zaspokoiło mnie na kolejnych 100 lat. Jeżeli mówisz o stworzeniach snujących się wśród starych ścian, to już zrobiłem z nimi porządek. A, dobrze, bardzo dobrze. Przykłada rękę do ust, marszcząc jednocześnie brwi, po czym wybucha śmiechem. Ta, teraz to wszystko należy do mnie. Koniec ich wrzasków, koniec bezsensowną demonstracją siły. I zatem, jeśli taka twoja wola, kieruj się nawet prosto w otchłań, o ile żuki się z tobą rychło nie rozprawią. Żuki? Żarłoczne małe stwory, to one spowodowały cały ten bałagan. Z łatwością można zabić takiego żuka, ale jest ich cała masa i dobierają się do naszej adry. Mojej adry. Teraz zostało już tylko ramię. Tak czy tak rozedrą cię na strzępy, tak samo jak zrobiły to z kryształami. A nawet łatwiej. Okej, najpierw pytania. Tak, powiedziałem, że mogę odpowiedzieć na kilka twoich pytań, zatem kim jesteś? Chciałeś imienia? Zapomniałem je wieki temu. Kto będzie tam w dole mówił do mnie po imieniu?
Ja to ja. Teraz jeszcze jesteś ty. Tylko to się liczy. Powiedziano mi badania, które tutaj przeprowadziliśmy. Byłem najwybitniejszym. Puka się palcem w skroń. Umysłem mojej ery. Nikt nie miał większej mocy magicznej ode mnie. Jedynie sam Odnuła. I może kilku jego doradców. Do czego służyło to miejsce? O, do wielu rzeczy. Niegdyś było naszym domem, a wcześniej miejscem wielkich czynów. Te paskudne komnaty były niegdyś świadkami niesamowitych odkryć. Przydzielono nam większość tego poziomu. Trwały tam prace budowlane. Oczywiście nieprzerywane. Cała nasza praca służyła oczywiście celom Odnuły. Pomyśleć o tym. 12 rzeźbiarzy ostrożnie tworzących paznokieć, wyrzucone poza swoje powłoki, dusze miotały się w górę i w dół, podczas gdy Idros dopieszczał na skórek. Jakiego rodzaju eksperymenty prowadziliście? Cóż, zajmowaliśmy się kwestiami duszy. Wszyscy, ponieważ robił to też Odnuła. Trudziliśmy się, by odnaleźć linię dzielącą śmierć i życie i poszerzyć ją. Usiłowaliśmy znaleźć sposób na to, by związać dusze z ich śmiertelnymi powłokami i uniemożliwić im przekroczenie całunu. Powiedziałem, że usiłowaliśmy, ale oczywiście udało się. 12 umysłów, jeden cel. Jak mogło nam się nie udać? Czegoż to się dowiedzieliśmy? Cóż to były za wspaniałe czasy? Udało nam się ustalić dokładnie, w jaki sposób dusza pęka i rozpada się. Mogliśmy ostrożnie umieścić fragment jednej duszy w drugiej. Podczas gdy nasi koledzy marnowali swoje wysiłki na zjawiska takie jak zguby, my zagłębialiśmy się w samo sedno sprawy. Oczywiście mieliśmy pewne braki wiedzy. Być może w moich dążeniach byłem nastawiony zbyt entuzjastycznie. Ja myślałem, że jeśli ktoś ma się zdecydować na bardziej osobiste podejście do testów, to powinienem być ja. Nawet stuprocentowa pewność nie sprawi, że przyjmowanie trucizny będzie miłym doświadczeniem. Widzisz, śmierć to ostateczna próba. Jeżeli dusza uleci, będzie to oznaczało, że poniosłeś klęskę. Twoja praca przypomina animację. Że niby co? Może inni podążają naszymi śledami? Nie miałem okazji śledzić stanu nauk magicznych. Uśmiecha się lekko. Jak udało ci się pozostać przy życiu przez cały ten czas? Dobre pytanie. Okazało się, że związywanie duszy z ciałem wcale nie było trudne. Byliśmy przekonani, że odnaleźliśmy klucz do swoistej nieśmiertelności. Ciało mogło zostać zniszczone tak, że już nie byłoby możliwa jego naprawa, ale wszystko inne dało się przeżyć. Bardzo chciałem spróbować. W tym czasie mocno bolała mnie noga przez starą ranę wojenną. Słyszałem, jak jeden z badanych opisywał pewnego rodzaju dystans od zadawanego mu bólu. Obiekt badań czuł ból, ale nie miał on dla niego znaczenia, co byłoby dla mnie znaczącą poprawą. Pamiętam początek, tę ulgę. Dowiedzieliśmy się jednak, że po pewnym czasie ciało przypomina sobie, że przecież nie żyje. Naprawdę nic nie opisze tego uczucia, gdy widzisz, że twoje własne palce gniją i odpadają. Na jego twarzy pojawia się grymas, ten smród. Usiłowaliśmy wskrzesić dotkniętych rozkładem za pomocą energii pobranej od ich towarzyszy i zadziałało. Udało mi się udoskonalić zaklęcie. Sprawiłem, że ja i inni, którzy do mnie dołączyli, byliśmy tak zdrowi jak nigdy wcześniej. Odnuła nie był zadowolony z takiego obrotu sprawy, ale to nie miało znaczenia. Tłum przybył i zamordował go, a my zostaliśmy tutaj zamknięci z resztą jego narzędzi. Ale wciąż mieliśmy Adrę i wystarczająco dużo nagromadzonych dusz, by żywić się, no cóż, tak długo, ile tylko chcieliśmy. No tak, dobrze nam wtedy było. Przez te wszystkie lata udało nam się zachować meble. Organizowaliśmy małe spotkania w komnacie głównej, stworzyliśmy sobie tutaj małą rodzinę. Aż w końcu nadszedł kres. Co się wydarzyło? Tutaj chodzi ci o nich, o Adrę, o to wszystko? To długa historia, a z czasem ubyło mi cierpliwości. Powiem ci, co wydarzyło się ostatnio. Wszystko przez żuki jadrowe. Och, nikt by nie pomyślał, że coś tak małego przyniesie nasz koniec. Coś tak prozaicznego. Ale przybyły tu z chmarami z niższych poziomów i zaczęły żywić się żywą Adrą. Mów dalej.
Oczywiście próbowaliśmy z nimi walczyć, ale to nie było możliwe. Zabijaliśmy jednego, a na jego miejsce pojawiły się dwa kolejne. Coś musiało je tu przyciągać. Nie wiem co. Odcięły naszą odnogę Adry. Mieliśmy jej za mało, by wszystko mogło przetrwać. Nie tylko my, ale i pomieszczenia, gobeliny, wszystko. Ale dla mnie wystarczyło. Nikt inny nie znał potrzebnego zaklęcia. Ich zadanie polegało jedynie na leżeniu na drobnych trumnach i czekaniu na wskrzeszenie, którego dokonywałem ja. Wybór był oczywisty, prawda? Koniec tego, koniec wszystkiego. Przysięgłem, że zmienię je wszystkie w popiół, jeżeli podejdą bliżej. Na szczęście dzięki tobie nie jest to konieczne. Jak mogłeś to zrobić swoim towarzyszom? Masz miękkie serce, jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że to ty położyłeś kres ich nieśmiertelności. Nie byli niczyimi przyjaciółmi i gdyby tylko mogli, wyssaliby mózg z twojej roztrzaskanej czaszki. Życia nie starczyło dla wszystkich i tyle. A 2000 lat to aż nadto, by kogoś poznać. Spójrz na to w ten sposób. Odesłałaś ich w drogę i z czasem znów będą żyć. Prawda, że to pocieszające? Szukam władcy podziemi. Wiesz, kim on jest? Nikt z nas nie przyjął tak wspaniałego tytułu. Jedynym władcą mógł być Odnua, nasz król. Nasz biedno, szalały z rozpaczy król. Ciekawe, czy to on tak siebie nazywał. Odnua nie żyje. Tłum nie wycofałby się, gdyby go nie zabili. Ale skoro my byliśmy w stanie zachować siebie pomimo śmierci, to w takim razie może jemu też się udało. Ja jestem pewien, że kiedyś o tym pomyślałem. Gdy to wszystko zaczęło się walić, jeżeli ktokolwiek był w stanie przedłużyć swoje życie, to na pewno on. Zastanawia mnie jedno. Czy to on sprowadził tutaj z dołu Adrowe Żuki? Kto ukradł nasze źródło Adry? Czy ten kwilący Durej tak bardzo pokojący swego syna, że nie spodobało mu się to, że dzięki jego posągowi żyjemy? Jest to możliwe. Po tylu latach nie zdziwiłbym się. Ciekawi mnie Odnua. Możesz mi o nim opowiedzieć? Nasz wielki władca, niegdyś mędrzec, do czasu, gdy zginął jego syn. To był wypadek, nieszczęśliwy obrót zdarzeń. Musiałeś minąć zamknięte komnaty. W takim razie na pewno już wiesz, że Odnua nie przyjął tego dobrze. Ten pomnik jego żałoby przetrwał dłużej niż on sam. Jednak jego szaleństwo dało nam szansę, obietnicę nieśmiertelności dla wszystkich. Jakie znaczenie ma to, czy zapoczątkował ją rozkaz rozpaczonego ojca? Miał gromadę oddanych sług. Musieliśmy odnaleźć dla niego tę duszę i sprowadzić ją z miejsca, do którego się udała. Umieścić ją w czymś odpowiednim. Pokazuje posąg. Takie odkrycia mają swoją cenę. Coś, czego Motłoch nie był w stanie zrozumieć. Możemy go od razu zaatakować. W sumie czemu by nie? To jest w sumie racja, co tam jest napisane. Tortowałeś ludzi i używałeś ich dusz, aby przedłużyć swoje własne życie. Nie zasługujesz na nieśmiertelność. Wszystko to robiłem z dobrych pobudek. Gdy nasza kłótnia dobiegnie końca, pokażę ci, jak bardzo podatna potrafi być dusza. Twoja krew ma w sobie dużo więcej życia niż Adra. Dobra. Dobra, mamy tutaj drauguli sporo. Więc może zacznijmy od świętego błysku. Ty zajmiesz się tym draugulem, a wy może zdejmijcie tego draugula. Okej, dobra, od razu rozpaczona matka. Co jej? Zauroczenie. Dobra, przez 15 sekund. Niezbyt fajnie, ale dobra, przeżyjemy to. Okej. No to jest tam jeden szkielet mag, więc zajmijmy się może nim od razu. I teraz magiem, co chcemy zająć się? Może zajmijmy się tymi draugulami na początku. Okej, ale nie chcę zranić matki. Dobra. Czy możemy jakoś zranić samych przeciwników? Możemy rzucić jakiś czar kapłana, co?
poparzenie i oślepienie przeciwników. Dużo tego poparzenia i oślepienia? Niedużo. Mamy jakieś kolumny wiary, tak? Jaśniejący blask. Obrażenia ogień. Efekty wroga. Okej, zróbmy to. Wygląda na to, że tylko wrogowie będą tym objęci. Więc się tym zajmiemy. Dobra, ten draugul zaraz się rzuci. Pewnie tutaj możemy go odrzucić. Okej, dobra, jeden mag zdjęty. Zaraz możemy zająć się drugim również. Dobra, odpal do niego. Fajnie, matka wróciła, to możemy... Możemy zdetonować, co? Jednego draugula. Wampir tutaj poleciał. Fajnie byłoby go złapać, żeby... Żeby nam nie rzucił się na drugą linię. Więc myślę, że odsunę się na wszelki wypadek. Okej. Matka rzuca eksplozję. Chyba rzuciła już. Nie, jeszcze nie rzuciła. A może? Okej, paladyn nie może przerwać walki. To wszyscy pomóżcie paladynowi z jego draugulem. Okej, ty spróbuj nie wchodzić w zwarcie z wampirem. Okej, draugule jeszcze tutaj zostali. Przewróć go. Okej. Ty możesz zacząć sztyletować. Okej, wampir nie wiadomo dlaczego się zawiesił. Okej, ale nie przeszkadza mi to. Okej, ty uciekaj. Okej, dobra, nie uciekaj. Tylko użyń zakrycie całunem. Okej, teraz wszyscy na niego, tylko ty się najpierw dostroisz z nim. Pewnie tak, ma dużą redukcję. Też uciekaj, co? Dobra. Możesz go oślepić, tu możesz go powalić. Okej, matka się znowu obraziła, ale spoko. Dobra, został dostrojony ciało. Zresztą, dostał dostrojenie ciała, więc ma już małą redukcję obrażeń, więc szybko padnie. Okej. Czemu przestaliście atakować? Tak lepiej. Dobra. Wampir 100%. Ciekawe, czy to były wszystkie wampiry, które spotkamy w grze. Zobaczmy, czy miał coś fajnego. Miał coś fajnego. Adrowy agres. Przyrost wiedzy. Przyznaje druga szansa przy utracie odpoczynku. A wiecie co, zaraz to zobaczymy. Okej. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś mieli. Chyba nie. Grube rdza, owo czerwone jadrowe żyły wiją się. Tak, to już widzieliśmy. Okej, gdzie jest tu zejście niżej? Będziemy musieli jakoś skakać? Nie, chyba tutaj jest zejście, co? Okej, dobra, w każdym razie robi sens, że te żuki spotkaliśmy tylko tutaj, w pobliżu szczeliny. Ponieważ wygląda na to, że wychodziły tędy i się rzeczywiście żywiły tym posągiem. Ale dobra. Zobaczmy ten pancerz. Przez przypadek schowałem go do plecaka. Dobra. Wiedza plus 2, solidna jakość.
Okej, okay. I wiedza plus... Czyli nic ciekawego. Druga szansa, co prawda, nie jest zła, ponieważ podniesienie z 30 punktami wytrzymałości. 30 punktów wytrzymałości to nic. Więc to jest coś, co się traci jednym ciosem. Chociaż nie w takim pancerzu. Okej, okay, nasze obecne pancerze mają redukcję obrażeń w 16, ponieważ są znakomitej jakości. Cięte. Tak. Generalnie są lepsze, chociaż to nadaję tą drugą szansę oraz wiedzę, ale szczerze mówiąc jakoś mnie to nie interesuje. Jakbym to poniósł do znakomitej jakości, to by nie była aż taka zła. Ale póki co na redukcji obrażeń bardziej mi zależy niż na drugiej szansie. Po co ryzykować to, że nam postać panie, jeżeli przez zwiększenie redukcji obrażeń możemy w ogóle nie paść, więc taka jest przynajmniej moja logika. A wiedza plus 2, nikt z tych panów za bardzo nie używa wiedzy, więc moglibyśmy jemu dać. Ale tam. Na razie dobrze sobie radzi z tym pancerzem. Dobra. Znajdźmy jeszcze wyjście. Okej, więcej żuków. O, dobra. Idealnie, wyjście jest tutaj. Okej, okay, dobra. Się cofnij. Ta elektryczność dużo im zadaje w tych pancerzach. Okej. Okay. Spróbujmy go zdetonować. Okej. Okay. Bum, ładnie. No też mają sporo redukcji obrażeń. Tak, i spore obrażenia, jak widać. Nieźle urządziły paladyna. Puf. Okej. Okay. Niezawodny zabójca. Dostałem achievement. Ukończ grę zabijając 1000 więcej lub więcej stworzeń i postaci niezależnych. Okej, okay, jeszcze nie ukończyliśmy gry, ale... Znacznie już nas przydział zużyliśmy. Dobra, w następnym odcinku schodzimy do poziomu 9. Powoli będziemy awansować drużynę. Więc póki co jeszcze tego nie zrobimy. I co? I tak jak obiecywałem, zejdziemy do następnego checkpointa, a później dalej zajmiemy się wątkiem głównym. I myślę, że może gdzieś bliżej końca wątku głównego również zajmiemy się ukończeniem bezkresnych ścieżek, żeby było troszkę różnorodności. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!